Na czym polega dzisiejsze szkolenie? Dzisiejsze szkolenie prowadzimy tutaj razem z firmą Toyota Jaworski Włocławek. Jest to szkolenie na temat zapoznania się z samochodami elektrycznymi, jak i hybrydowymi, postępowania z nimi w trakcie zdarzeń drogowych, jak i wszelkimi jakimiś awariami, które mogą się nam pojawić i które mogą zaskoczyć strażaków. Z jakimi największymi trudnościami strażacy muszą się mierzyć, jeśli chodzi o samochody elektryczne? Przede wszystkim mamy problem z rozpoznaniem, czy to jest na pierwszy rzut oka, czy to jest samochód właśnie hybrydowy, elektryczny, czy po prostu spalinowy. Poza tym baterie i wysokie napięcie, które znajduje się tutaj w tym samochodzie, powoduje dla nas dodatkowe zagrożenie i musimy być na nie gotowi, stąd dzisiejsze szkolenie. A jak najlepiej rozpoznać właśnie samochód, że jest elektryczny? Kilka takich rad też dla zwykłych osób. Po wielokroć te samochody mają na sobie jakieś oznaczenia typu hybryda, czy jestem elektryczny napis. Natomiast nie jest to, bym powiedział, obligo. Nie są do tego przymuszeni producenci. W związku z tym tak naprawdę jedynym elementem, który możemy spotkać, to jest element na desce rozdzielczej. I wtedy, jeżeli zerkniemy do środka tego pojazdu, wówczas dowiemy się, bądź zerkając pod maskę i zobaczymy, że tam znajduje się silnik nie tylko spalinowy, ale również silnik elektryczny oraz kable koloru pomarańczowego. A jaka jest największa trudność przy gaszeniu pożaru samochodu elektrycznego? Wiele razy już się mówiło o kilkudziesięciogodzinnych akcjach strażaków, którzy gasili właśnie takie pojazdy. Największa trudność tak naprawdę, dopóki nie zapalą się baterie, te pojazdy gasimy tak samo. Natomiast jeżeli baterie już ulegną tu jakiemuś uszkodzeniu, wówczas one mają tendencję do samonagrzewania się oraz do wzrostu temperatury i one mogą, pomimo naszego chłodzenia i naszych działań gaśniczych, one po pewnym czasie mogą z powrotem wzrosnąć w nich temperaturę i nastąpić powtórny pożar. Dla nas jest to bardzo duże niebezpieczeństwo i wydłuża naszą akcję do wielu godzin oraz musimy bardzo dużą ilość wody dostarczyć, żeby schłodzić te baterie. Jest to dla nas niebezpieczne, jest to dla nas pewnego rodzaju nowość, więc uczymy się tego choćby dziś. A w Włocławku już były takie sytuacje? Całe szczęście nie mieliśmy jeszcze zdarzenia, w którym musieliśmy te baterie chłodzić.